Dzień dobry Państwu, to jest program Scanner Defense 24. Ja nazywam się Rafał Rysiecki, a moim Państwa gościem jest dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Sławomir Wojciechowski. Dzień dobry Panie generale. Dzień dobry Panie redaktorze. Panie generale, to chyba pierwszy Pański wywiad od czasu awansu do stopnia generała broni. Gratuluję. I od razu chciałem zapytać, czy ta ponadroczna przerwa w awansach generalskich to było coś, czego wojsku brakowało? Ja myślę, że to trzeba było zapytać wojska. Na pewno z punktu widzenia sił zbrojnych jako takich, będących członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i funkcjonujących w określonych ograniczeniach albo potrzebach, no, była to taka sytuacja dość dziwna. No i chyba była taka potrzeba, żeby te awanse były nawet w sporej ilości. Pewnie jeszcze będzie potrzeba z naturalnej rzeczy wymiany pokoleń, awansowania, wyznaczania ludzi na kolejne stanowiska. No, nie da się ukryć, że wszyscy ci, którzy zostali awansowani, byli tymi oficerami na swoich stanowiskach, więc nie powinno być w tym nic nadzwyczajnego. Panie generale, dowództwo, którym Pan kieruje, między innymi zajmuje się misjami zagranicznymi i o tych misjach chciałem dzisiaj porozmawiać przede wszystkim. Najnowsza informacja dotycząca kontyngentów zagranicznych to jest taka, że zwiększamy nasze zaangażowanie w Afganistanie. Dlaczego? Po pierwsze, jest taka potrzeba wynikająca z sytuacji tam w rejonie. Kierunki zmian, rozwój sytuacji, tak jak ocenił dowódca sił generał Nicholson, wskazuje na to, że należy się zaangażować trochę bardziej. Jest taki moment, w którym jest szansa, że proces pokojowy ruszy. Z drugiej strony mamy przecelowanie albo zmianę kierunku wysiłku amerykańskiego dowództwa centralnego w Tampie właśnie na Afganistan i zmniejszania naszego udziału sił koalicyjnych w Iraku w walce z tak zwanym państwem islamskim. Więc z jednej strony potrzeby, z drugiej strony możliwość, i tym samym odpowiadamy na zapotrzebowanie dowódcy sił w Afganistanie. Czy polscy żołnierze w Afganistanie będą wykonywali jakieś nowe zadania, czy będą to te same zadania, ale większymi siłami? Będą takie same i troszeczkę inne. Zwiększamy liczbę plutonów ochrony. Stopniowo, zaczynając od jednego, mamy już w tej chwili 3. A także poszerzamy zakres naszego szkolenia. Nasze doradztwo do tej pory odbywało się na szczeblu Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 201 Korpusu ANA. A teraz poszerzamy nasz zakres, tak jak w wypadku sił specjalnych, do specjalistów. Szkoliliśmy pilotów, teraz będziemy szkolić żołnierzy, podoficerów wojsk pancernych. Okej. Pamiętam taką pańską wypowiedź dotyczącą liczby żołnierzy w Afganistanie, ponieważ mamy w tej chwili limit określony przez prezydenta w postanowieniu na maksymalnie 350 żołnierzy i pracowników wojska w Afganistanie. Natomiast wiem, że całkiem niedawno mówił pan, że ta liczba faktycznie na miejscu jest nieco niższa, a ten limit dość wysoki wynika z pewnej potrzeby elastyczności. Więc pytanie brzmi, czy zwiększamy limit? Czy jednak się zmieścimy w tym limicie, jaki jest? A po drugie, jaka jest faktycznie teraz liczba polskich żołnierzy w Afganistanie? Mniej więcej. W tej chwili jest około 250, niecałych 250. Postanowienie prezydenta już uwzględniało nasze potrzeby, więc pisząc wniosek do prezydenta o zwiększenie limitu, już przewidywaliśmy, że będziemy zwiększać nasz kontyngent. To już jest praca z zeszłego roku. Mhm. I w zasadzie my przechodzimy do momentu realizacji. Ten limit jest o tyle potrzebny, elastyczny, bo w tym czasie na terenie Afganistanu mogą służyć żołnierze polscy, którzy są w strukturach natowskich, więc potrzebujemy trochę zapasu na stan zmienny, a także na sytuacje, w których trzeba będzie doraźnie wysłać na przykład szkoleniowców. Więc ten limit i ta prośba nasza została spełniona. Był po to tak duży, żeby prezydent Rzeczypospolitej nie musiał co pół roku albo co trzy miesiące nagle zmieniać swojego postanowienia, bo jest sytuacja na teatrze taka, a nie inna. Z drugiej strony oczywiście to są decyzje polityczne co do zwiększenia naszego udziału, koordynowany z ministrem obrony narodowej, z szefem sztabu generalnego i ten zapas nam pozostaje. Staramy się, żeby to zwiększenie miało takie racjonalne podstawy i przesłanki.
co pozwala nam optymalnie wykorzystywać to, co jest potrzebne, czyli nie ilość, a raczej to, czego potrzebują sojusznicy na teatrze. Czyli krótko mówiąc, nie przewiduje pan zwiększenia limitu żołnierzy? Nie, na razie 350 pozostanie i przyznam się, że każdorazowo niechętnie piszę wnioski do prezydenta, bo nie o to chodzi, żeby budować nie wiadomo jakie limity, można byłoby i 500 dać. Ale raczej, żeby trzymać się zasady, że tak powiedziałem, no tej uzasadnienia operacyjnego, bo często od nas się oczekuje zdolności czy umiejętności, których albo nie mamy w danej chwili, bo jesteśmy gdzie indziej zaangażowani, albo takich, które niekoniecznie są pod ręką i w każdej chwili można wykorzystać. Wspomniał pan o Iraku. Tam walka z tak zwanym państwem islamskim, wszystko na to wskazuje, dobiega już końca. Mamy kontyngenty dwa, jeden w Iraku, drugi w Kuwejcie. Ten w Kuwejcie na samolotach F-16 wykonuje misje rozpoznawcze. Czy jest nadal potrzeba, żeby polscy lotnicy tam byli? Akurat my chcemy ten kontyngent wycofać. Są już wstępne zgody, nasze rekomendacje i w zasadzie przystępujemy już do takiego momentu, w którym przygotowujemy się, żeby z chwilą zakończenia kontyngentu na koniec czerwca być w gotowości do nieprzedłużania naszej obecności. To trochę potrwa, bo trzeba się rozliczyć, będzie grupa, która będzie musiała pozamykać wszystkie sprawy logistyczne i nie tylko. Natomiast ze względu właśnie na zmianę sytuacji tej operacyjnej czy taktycznej w rejonie chcemy kontyngent odwołać, żeby odtworzył swoją zdolność, no i żeby piloci przeszli stosowne wyszkolenie, a żebyśmy wyciągnęli wnioski z tego, co tam doświadczyliśmy, tym bardziej, że przed nami jeszcze wiele. O wnioski za chwilę spytam. Czyli rozumiem, że z końcem czerwca polscy lotnicy wracają? Tak, po prostu nie przewidujemy kolejnej zmiany, która by wylatywała. Ona się przygotowuje, przygotowywała, ale na razie wygląda na to, że już nie wyślemy kolejnej rotacji. Ewentualnie zostaną tam tylko logistycy, którzy będą... Którzy muszą pozamykać wszelkie sprawy. No, jest uzasadnienie, żeby posiadać jakieś elementy w Iraku, jako elementy bazy wspierającej, przepraszam, w Kuwejcie, wspierającej Irak, ale to być może będzie jedna platforma typu kasa. Chcielibyśmy podtrzymać tę zdolność, bo jednak jest spora wygoda, żeby wykorzystywać Kuwejt do tych celów. Pierwsze wnioski z PKW Kuwejt? Pierwsze wnioski są takie, że za każdym razem, może inaczej, dzięki tej misji przetestowaliśmy nasze zdolności funkcjonowania w systemie natowskim. Przemieszczania samolotów na duże odległości, zdolności analityczne i programowanie misji rozpoznawczych pokazały, że było warto to robić i że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść. I te obserwacje i te lekcje, które tam pozyskaliśmy, powinniśmy wdrożyć w kraju. Więc analitycy, rozwój zdolności analitycznych i planowania i programowania misji oraz no, odczytywania zdjęć lotniczych i analizy informacji rozpoznawczych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że weźmiemy udział w misji szkoleniowej NATO w Iraku. To ta misja dopiero jest planowana, spodziewana decyzja NATO jest na szczycie w lipcu. Tymczasem mamy w Iraku już nieduży kontyngent wojsk specjalnych, który zresztą też zajmuje się szkoleniem tamtejszych sił specjalnych w związku z walką z państwem islamskim. Jak wygląda status przygotowań do tej nowej misji szkoleniowej w Iraku? O jakim zaangażowaniu mówimy? Na razie jeszcze nie mamy planu. Misja ma być natowska i oczekujemy ze strony SHAPE planu operacji. Jeżeli będzie plan operacji, wtedy będziemy bardziej zorientowani, jakie są potrzeby. Ta część naszego personelu, która w tej chwili szkoli oficerów irackich instruktorów, wejdzie w skład tej nowej misji. Nie wiem jeszcze, jakie będzie zapotrzebowanie na teatrze. Jeżeli chodzi o Irak, są dwa elementy. To jest działanie koalicyjne i działania natowskie. W działaniach koalicyjnych najprawdopodobniej pozostanie część kontyngentu sił specjalnych. Natomiast do działań natowskich no, musimy poczekać na zapotrzebowanie. Będzie to misja szkoleniowa, doradcza, niekinetyczna tak zwana. Więc myślę, że około 500 osób z niej wyniknie, jaki wkład będzie potrzebny. Także już jesteśmy tam obecni. To, co w tej chwili
jest tam, wejdzie w skład tego nowego przedsięwzięcia. Część pozostanie na starych zasadach, zapewne zmniejszona, bo tak jak w wypadku samolotów, także i w wypadku sił specjalnych będą inne potrzeby. Więc trudno mi osądzić, w jakim kierunku to pójdzie. Być może będą jeszcze inne zapotrzebowania ze strony koalicji co do naszej obecności, ale rozmowy trwają. Wspomniał Pan liczbę 500 osób, ale rozumiem, że ma Pan na myśli całą misję NATO szkoleniową, bo tak. Gdyby to było zaangażowanie polskie, 500 osób, to byłoby bardzo nie. dużo. Mówiłem o całej misji. Tak przewiduję, że to może być około 500 osób, może być więcej, może być mniej. Mhm. I to nie ma być zbyt, przypuszczam, nadmierna obecność. Pewnie będzie to element rozwojowy. Mhm. W Iraku mamy również naszą małą misję, która tak naprawdę zajmuje się tym, żeby do Polski ściągać przyszłych instruktorów na szkolenie, instruktorów, którzy mieliby się zajmować obsługą posowieckiego sprzętu wojskowego. Jaki jest status tej misji? Na razie mamy już dwie tury kandydatów przeszkolonych. Ta misja wyewoluowała w pewnym momencie w takie przedsięwzięcie polsko-słowackie, bo byli przedstawiciele Bułgarii i Rumunii przez chwilę zainteresowani. W tej chwili to jest nasze wspólne przedsięwzięcie i mamy dwa cykle. Jeden to jest ten, który rozpoczęliśmy w zeszłym roku, on idzie ku końcowi, i drugi, który się w tej chwili rozpoczął. Przewidujemy, że odbędzie się kolejny cykl szkolenia. Jest to dość intensywne działanie i mamy nadzieję, że pierwsze owoce dopiero zobaczymy pod koniec tego roku. Czyli to szkolenie jest dość skuteczne. Ilu mamy irackich instruktorów przeszkolonych w pierwszym cyklu? No, mamy w pierwszym cyklu jest 30 i w drugim też jest 30. Natomiast zobaczymy, co pokażą nam egzaminy, bo po szkoleniu na miejscu i w Polsce i znowu na miejscu będziemy się temu przyglądać, jaka jest skuteczność. No, nie da się ukryć, że to nie jest łatwe zadanie z różnych względów kulturowych i organizacyjnych w Iraku, no, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, więc zobaczymy, jaki będzie rezultat. Jak to szkolenie wygląda? Gdzie ono się odbywa? Jeśli mówimy o Polsce, w jakim ośrodku? Jakie zajęcia są w programie? Tak ono się odbywało w Grudziądzu i w Kołobrzegu, a zajęcia odbywają się na sprzęcie szkoleniowym i na realnym sprzęcie w naszych warunkach. Czyli nasi instruktorzy razem z tłumaczami po prostu przygotowują tych, którzy mają szkolić, czyli jakby instruktorów w ośrodku szkolenia w Iraku. Są zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne, czyli jakby przypomnienie sobie albo nauczenie od początku konstrukcji, budowy, podstaw, metodologii, metodyki, tak żeby to szkolenie było skuteczne. To ta misja, choć niewielka, budziła pewne nadzieje, jeśli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy, no bo mamy możliwość wzięcia udziału w remontach irackiego sprzętu. Jak Pan ocenia współpracę z polskim przemysłem w tym kontekście? Na razie nie mogę wyciągnąć zbyt daleko lub krótko idących wniosków. Oferta została złożona. Przez jakiś czas nawet wspólnie prowadziliśmy niektóre projekty. A na dziś, no, jakbym powiedział, piłka jest po stronie PGZ-u, więc przyglądamy się. W dalszym ciągu jesteśmy obecni. Wiem, że uczestniczą w rekonesansach i spotkaniach ze stroną iracką, ale to jest jakby już strona nie wojskowa, a raczej już biznesowa. Mhm. Najmłodsze pańskie dziecko, czyli kontyngent Sofia, uczestniczący w misji Sofia na Morzu Śródziemnym, pożegnanie żołnierzy było na początku roku. Czy ten kontyngent wykonuje już zadania operacyjne? Tak, ten kontyngent w dniu dzisiejszym dostaliśmy meldunek, że już nastąpiło zaokrętowanie naszych sił specjalnych na okręcie Gusto. Zaczynają się przemieszczać już na Morze Śródziemne, będą osiągać swoją zdolność bojową. Będą razem z żołnierzami włoskimi, z marynarzami włoskimi operować z tego okrętu najprawdopodobniej do końca roku, a później zobaczymy, prowadzimy rozmowy z innymi partnerami. Nasze samoloty wykonują już zadania zgodnie z planem, związanym z misją, która jest dowodzona z Rzymu. Także
Udało się, to jakby, że tak powiem, misję rozkręcić, osiągnąć. Pełna zdolność obydwu elementów, no jeszcze jest to chwila czasu, ponieważ samoloty już wykonują, a siły specjalne, ze względu na to, że będą wykonywać zadania wspomagające abordaż, no, wymagają pewnych dodatkowych szkoleń. Rozumiem, że ta patrolowo-rozpoznawcza bryza pierwsza przystąpiła do działania. To już startowaliśmy, mamy kolejną, także już ta pierwsza wróciła, już jest następna. Czyli mam tak zwanej białej damy. Tak, dlatego że samoloty mają swoje limity i piloci z reguły i obsługi rotują się częściej niż 6 miesięcy. Tak jak w Iraku, tak jak w Kuwejcie, też rotujemy je. Patrząc na ilość godzin, która została wylatana, bo ta intensywność też się zmienia w zależności od pogody, sprawności itd. Skąd operuje ta nasza bryza? Z Sycylii czy z Lampedusy? Operuje z Sycylii, ale też ma jedną bazę wysuniętą na środku, na południowej części Morza Śródziemnego i jej zasadniczym elementem jest Lampedusa, jest miejscem, skąd ona operuje. Natomiast ma jeszcze do tankowania, żeby nie trzeba było, żeby wydłużyć jej zasięg. Na południowym Morzu Śródziemnym jest jeszcze jedna baza. A jaki jest horyzont polskiego zaangażowania w tę misję? Nie ma horyzontu. Myślę, że będzie dotąd ta misja, dopóki będą potrzeby. Nie jest ona wyczerpująca dla naszego wysiłku zbrojnego. Na dziś, na teraz nie zostały określone żadne limity czasowe. Co nie znaczy, że nie może ona się skończyć, powiedzmy, w określonym momencie. Natomiast z takich misji raczej wycofuje się przez rok. Trzeba jednak mieć świadomość, że wejście w określone działania nie jest takie proste. Należy to wcześniej anonsować i kierować się sytuacją. No, w związku z tym, że to jest misja, która ma patrolować, monitorować kwestie związane z migracjami, imigrantami, przemytem, no, należy się spodziewać, że to pozostanie z nami przez jakiś czas. Spodziewamy się albo planujemy użycie polskiego okrętu na Morzu Śródziemnym? Jak tylko będzie osiągalny, w tej chwili musi być przygotowany do misji natowskich, na pewno tak. Uważam, że to jest sensowne i prawidłowe, ale to jest coś na dalsze lata. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był generał broni Sławomir Wojciechowski, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Rozmawialiśmy przede wszystkim o misjach zagranicznych Wojska Polskiego. Dowiedzieliśmy się m.in., że już z końcem czerwca polscy lotnicy wracają z Kuwejtu. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Dziękuję.